Ostrołęka wielokrotnie gościła już znamienite wystawy prezentujące wykonania fotoreporterów polskich, ale dziś mamy niebywałą okazję gościć wystawę wyjątkową. Jest to 10. edycja konkursu BZWBK Press Photo 2014. Dlatego wyjątkowo, bo jest w Ostrołęce już niecały miesiąc po ogłoszeniu wyników. A nie, już minął miesiąc po ogłoszeniu wyników. Konkurs fotografii prasowej, który już od 10 lat na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wystaw z zakresu fotografii prasowej. Został w zasadzie stworzony po to, żeby promować fotografię prasową, polską fotografię prasową. A myślę, że czasem trzeba podkreślić wagę jakości fotoreportażu, jakości zdjęć reporterskich, bo nie zawsze, no nawet najlepszy reportażysta piszący jakieś teksty jest w stanie tyle powiedzieć, co kilka zdjęć przedstawiający dany temat. Ta wystawa jest, jak powiedziałem, jubileuszowa. Głównym organizatorem tej wystawy jest Bank Zachodni WBK. I w związku z tym witam bardzo serdecznie przedstawiciela oddziału ostrołęckiego, panią Agnieszkę Wojciechowską. Jest to 10. edycja, czyli jubileuszowa, pierwszy jubileusz tej wystawy. I ta wystawa jest dlatego interesująca, bo poza zdjęciami konkursowymi tegorocznymi, a jest ich niemało, bo to jest 41 nagrodzonych autorów, to prezentuje ta wystawa zdjęcia nagrodzonych minionych z wszystkich, zdjęcia roku z wszystkich minionych lat, od 2005 do obecnego roku. I to są te zdjęcia tutaj za mną. Od 2005 do 2013 roku. W tym roku, z okazji tego jubileuszu, jest jedno dodatkowe zdjęcie, gdyby można powiedzieć najważniejsze, to zdjęcie dekady. I jest to zdjęcie znajdujące się na tamtej ścianie Wojciecha Grzędzińskiego. Zdjęcie roku 2009, przedstawiające fragment w czasie wojny w Gruzji w 2008 roku. Wstrząsające zdjęcie, myślę, że wielu z nas pamięta, to zdjęcie było umieszczone w internecie i w czasie wielu magazynach się ukazało to zdjęcie. Jeśli mówimy o prasie, to jedynym głównym, jak to się mówi, patronem medialnym całego przedsięwzięcia jest od początku Rzeczpospolita. I to też jak gdyby gwarantuje pewien poziom fachowości tego całego przedsięwzięcia. Dodam jeszcze, może to już nie jest konieczne, ale konkurs jest od początku przeznaczony dla fotografów zawodowych. Dla fotografów zawodowych pracujących z agencjami fotograficznymi, ale także dla wolnych strzelców, którzy często nie są związani ani z żadną redakcją, ani z żadną agencją. I myślę, że jest to istotne, że nie jest to zamknięty konkurs. A efektem tego jest zdjęcie roku 2014, to za panem Daniel tutaj zdjęcie. Zdjęcie pana Marcina Macieja Moskwy. Zdjęcie z Syrii. No, człowiek niezwiązany z żadną agencją jedzie do Syrii, robi mnóstwo świetnych zdjęć. Nie będę może mówił zbyt wiele, bo uzupełnieniem naszej ekspozycji jest projekcja multimedialna, gdzie sam pan Moskwa opowiada parę słów na temat swojej pracy, więc nie będę uprzedzał. Powiem jeszcze parę słów na temat jury, bo to jest też istotna sprawa. Jury w tym roku przewodniczył
pan Tadeusz Rolkę, który swoją osobą gwarantuje poziom podejścia do rzetelności fotograficznej, ale ważnymi nazwiskami są też dwa następne, czyli pani Anna Burdziewicz i Tomasz Tomaszewski. To po prostu zawodowcy znani nie tylko w Polsce ze swojej twórczości fotograficznej. Woli ścisłości dodam jeszcze, że jury uzupełniał pan Marek Grygiel, historyk sztuki i przedstawiciel Dziennika Rzeczpospolita, pan Waldemar Kompała. Może jeszcze w takich kilka formalnych rzeczy, bo to też jest ważne. Konkurs przebiega, jury rozpatrywało jak zwykle w 6 kategoriach, bo nagrody zostały w każdej z tych 6 kategorii przyznane. To jest kategoria przyroda, sport, portrety, życie codzienne, kultura i sztuka i 6 kategoria wydarzenia. I jeszcze, żeby Państwa trochę ukierunkować przy oglądaniu zdjęć, oddzielnie były rozpatrywane nagrody przy zdjęciach pojedynczych, gdzie pojedyncze zdjęcie było rozpatrywane jako kompletne, skończone dzieło fotografa, a oddzielnie kategoria fotoreportażu w każdej z tych dziedzin. A myśmy w galerii rozdzielili tak ekspozycję, że na parterze są prezentowane dzieła pojedyncze, a na pierwszym piętrze zapraszam do oglądania zdjęć reportażowych w zestawach, takich jakie były przedstawiane żywi. Pozwólcie Państwo, że oddam głos teraz przedstawicielowi Banku Zachodniego. Bardzo proszę Panią Ciekowską. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością pragnę powitać Państwa na pokonkursowej wystawie w ramach 10. jubileuszowej edycji BZWBK Press Photo 2014. Na ręce Pana Zenona Kowalczyka oraz wszystkich pracowników galerii pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za możliwość prezentacji tej wystawy w Galerii Ostrołęka. Bardzo się cieszę, że ta wystawa po raz pierwszy jest w Ostrołęce, szczególnie, że jest to wyjątkowa jubileuszowa wystawa. 2 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkursu 10. edycji, natomiast 11 kwietnia rozpoczęliśmy cykl 16 wystaw na terenie całej Polski. Ostrołęka jest 3. miastem, w którym mieszkańcy mogą oglądać pracę laureatów konkursu. Spośród ponad 6 tysięcy nadesłanych prac przez 367 fotografów nagrodzono 172 prace, przyznano 5 nagród specjalnych za zdjęcie dekady, za zdjęcie roku, Nagrodę Banku Zachodniego WBK, Nagrodę Rzeczpospolitej oraz po raz pierwszy w historii konkursu wyróżnienie Banku Zachodniego WBK. Jubileuszowa edycja konkursu skłania nas także do spojrzenia wstecz, dlatego w tym roku, tak jak już wspomniał Pan Zenon, postanowiliśmy pokazać wszystkie zdjęcia poprzednich edycji i spośród nich wybrać właśnie wspomniane już zdjęcie dekady. Wszystkie zdjęcia prezentowane są w formie tradycyjnej na planszach, jak również poprzez tą multimedialną inscenizację. I tutaj Państwo poprzez to możecie spojrzeć, jakie emocje towarzyszyły twórcom tych zdjęć podczas wykonywania tak zwanej tej migawki. Szanowni Państwo, Bank Zachodni od 10 lat już organizuje konkurs i nagradza zawodowych fotoreporterów, ale również stara się wspierać i wyszukiwać młode talenty, dlatego tej wystawie towarzyszą także dwudniowe bezpłatne warsztaty dla młodzieży, które prowadzi obecna tutaj pani Karolina Jąderko. Witamy panią Karolinę. Pani Karolina jest uznaną fotografką oraz laureatką wielu prestiżowych nagród fotograficznych. Będziecie mogli Państwo obserwować panią Karolinę przy pracy, ponieważ będzie dla nas relacjonowała w formie zdjęć dzisiejszy wernisaż. Wszystkie zdjęcia będziecie mogli Państwo obejrzeć
na stronie konkursu. Jest to strona www.bzwbk.resfo.pl.